Dobry wieczór. Miło mi wszystkich powitać na spotkaniu autorskim wokół książki doktora Michała Przeperskiego. To ten dżentelmen w czerwonym swetrze w środku. Zatytułowany Mieczysław Franciszek Rakowski. Biografia polityczna wydanej nakładem Instytutu Pamięci Narodowej. O książce będę miał honor rozmawiać z autorem, jak również z dwoma wybitnymi historykami naszych najnowszych dziejów, profesorem Jerzym Eislerem, pierwszy z prawej, i profesorem Wiesławem Władyką. Najpierw może zapytam pokrótce autora. Autor się urodził w takich czasach, że nie mógł pamiętać rządów Mieczysława Rakowskiego, bohatera swojej książki. Nie mógł też pamiętać czasów, kiedy był on redaktorem naczelnym chyba najbardziej opiniotwórczego tygodnika czasów Polski Ludowej, Polityki. Skąd się wziął pomysł na tą postać? Pisze pan o Mieczysławie Rakowskim, postać osobna. Czy on rzeczywiście tak wyróżniał na tle elity władzy komunistycznej? I co go właśnie tak wyróżniało? Co skłoniło pana właśnie, żeby wybrać tę osobę? Dziękuję za to pytanie, chociaż muszę powiedzieć, że ono jest bardzo trudne, bo to wydaje się dosyć, powiem szczerze, może po już blisko 10 latach zajmowania się Rakowskim, pytanie o to dlaczego, no bo to Rakowski, to pewnie byłaby najwłaściwsza odpowiedź. Ja nie pamiętam oczywiście, że rządów premiera Rakowskiego, nie pamiętam go na tym stanowisku, natomiast pamiętam go jeszcze jako w samej końcówce aktywnego jego bycia politykiem, bo dzienniki telewizyjne, a potem wiadomości z jesieni 89 roku, to są takie pierwsze moje wspomnienia, nie wiem, popkulturalno-telewizyjne bym powiedział. Natomiast oczywiście to nie to mnie popchnęło do tego, żeby o Rakowskim napisać. Mogę właściwie, muszę odwrócić to pytanie. Nie rozumiem, dlaczego dopiero ja to zrobiłem. Rakowski, który pozostawił po sobie taką spuściznę, tak wspaniałe w znaczeniu, tak nietypowe, tak niezwykłe źródło, jakim są dzienniki polityczne. Człowiek z tak barwną karierą, człowiek, który łączy w sobie rozmaite PRL-owskie epoki, wydaje się być jednocześnie idealnym właśnie człowiekiem osobnym, tak jak staram się do tego przekonać w swojej książce, jak i w jakimś sensie człowiekiem, na przykładzie którego można pokazać szersze procesy. Na to pytanie, czy on rzeczywiście jest człowiekiem osobnym PRL-u, ja odpowiadam tak i cała moja argumentacja to jest te 430 stron, które przed panem leżą, więc nie będę tego wszystkiego powtarzał. Natomiast mogę powiedzieć jeszcze na koniec tyle, że gdzieś zupełnie na serio zacząłem myśleć o tym, że fajnie byłoby przeczytać biografię Rakowskiego po tym, jak przeczytałem te dzienniki, a to zrobiłem w maturalnej klasie. I od tamtej pory myślałem sobie, i to jest autentyk, że dobrze by było, żeby ktoś napisał biografię Rakowskiego. No ponieważ nikt się nie szykował, no to siadłem i napisałem. No właśnie, tutaj padło, zaraz oddam głos panu profesorowi, ale jeszcze wspomnę tylko, przypomniał pan dzienniki Rakowskiego. Wyszło ich chyba 10 tomów. Wydawcą był Wiesław Łański z wydawnictwa Iskier, który jest na naszym spotkaniu. I pan odkrywa, że te dzienniki to są w znacznej mierze jest to autokracja, bo pan porównał rękopisy czy maszynopisy zdeponowane w archiwum amerykańskim z tym, co zostało wydane. No i to jest podretuszowane. No, niestety mało osób, nawet chyba z grona naukowego, ośmieliłbym się tak zaryzykować taką hipotezę, nie mówiąc już o dziennikarskiego, zdaje sobie z tego sprawę i traktuje to jako dzienniki, a to były właściwie takie diariusze ex post retuszowane, prawda? To bardzo krótko, bo można by na temat samych dzienników mówić bardzo długo. Ja z samym Wiesławem Uchańskim rozmawiałem na ten temat i pytałem go o to. On jako, i rozumiem jego odpowiedzi. Ja go pytałem, no ale jak to jest? On nie domyślał się, nie podejrzewał pan, że to była autokreacja? No Uchański na to odpowiada, że no tak, no właściwie należało się tego spodziewać. I w gruncie rzeczy
No nie należało się tego spodziewać, jasne. Pomijając to, że w ogóle każdy dziennik jest autokreacją, no to tutaj ona jest powiedzmy w jakimś sensie podwójna, czy może potrójna, bo te dzienniki zostały kilkukrotnie przepisane, przeredagowane. No dobra, czy to nas może dziwić? Nie, nie powinno nas to dziwić. Natomiast dziwi mnie to, że Rakowski te dzienniki poprawił w sposób, jaki dosyć też szeroko opisuje w książce, dosyć daleko idący. I nie dość, że to zrobił, to jeszcze zostawił po sobie całą spuściznę, która umożliwia nam ustalenie, jak bardzo to zrobił. Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie rozumiem tego, nie wiem, ale mogę powiedzieć zupełnie szczerze, że jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo to jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe, bardzo wiele nam to mówi o samym Rakowskim jako człowieku. Myślę, że o tej epoce. Natomiast mam nadzieję, że tak Jerzy Ejster, jak i Wiesław Wodyka powiedzą więcej, co oni na ten temat sądzą, głównie dlatego, że mnie Rakowski osobiście niczego nie obiecywał, że to są, nie wiem, prawdziwe dzienniki, w znaczeniu takim, że w latach 90. ich w jakiś sposób ekstensywnie nie uzupełniał. Natomiast skąd inąd wiem, że no przynajmniej profesorowi Ejsterowi takie solenne zapewnienie złożył, więc myślę, że może moi mistrzowie i starsi koledzy mogą mieć tutaj większe pretensje. Chociaż ostatnia rzecz, jak się czyta te dzienniki, te, które są opublikowane, to muszę powiedzieć, że trzeba mieć bardzo dużo dobrej woli, żeby nie zauważyć, że coś jest nie tak. Natomiast co? No to dobrze, to mnie udało się szerzej ustalić, chociaż gwoli ścisłości pamiętajmy, że pierwszy o tym napisał Andrzej Paczkowski. No właśnie, lektura jest to pełna smaczków, te dzienniki w sumie. Natomiast zapytam profesora Ejstera, czy miał taką świadomość, że to jest przetworzone, że to jest autokreacja, te dzienniki, i czy rzeczywiście Rakowski zasługuje na taką postać, jak doktor Przeperski napisał, postać osobna w aparacie władzy PRL-u? Jeżeli można, to najpierw o tych dziennikach. No ja byłem w wyjątkowo wrednej sytuacji. Rozmawialiśmy, Mieczysław Rakowski i ja. Dopytywałem go. On mówi, no wie pan, jak o kimś napisałem stary skurwysyn, to zamieniałem to na kawał drania, bo to pierwsze groziło mi po prostu procesem. No i on takie przykłady dawał, a ja mówiłem cały czas, czy to wszystko, daję panu słowo honoru, że to wszystko. Po takim diktum można tylko, naprawdę, a pan ma honor, no ale to jest dno, nigdy bym tego nie zrobił, albo po prostu zamilknąć, przerwać rozmowę i wziąć to za dobrą monetę. Każdy ma prawo mówić, co chce. Ale nie ukrywam, że było to dla mnie no, takie dość ciężkie przeżycie, ponieważ to już było chyba po tym, jak później opisywał te zapiski w Stanach Zjednoczonych i dał jeden przykład. No i jako żywo to nie jest detal, to nie jest kosmetyka. Chodzi o bardzo ważne, tak, dla historii Polski, tu nie boję się użyć tego słowa, spotkanie ścisłego kierownictwa we wtorek 15 grudnia 70 roku w gmachu KC. Już płoną domy, już są trupy na ulicach, na wybrzeżu i to sławne spotkanie u Gomułki, na którym zapadła decyzja, zgoda na użycie broni palnej przez milicję i wojsko. I Rakowski nie był na tym spotkaniu. Znał jego przebieg z relacji Jaruzelskiego. I tutaj muszę się odwołać do twojej wiedzy, Michale. W tym opisie w Stanach Rakowski konstatuje, że Jaruzelski natychmiast zaczął zachowywać się jak szef sztabu w warunkach bojowych. Dywizja ta rozwinie się tu i tu, a tamta przegrupuje się tu i tu. I po prostu już nie było mowy o politycznej jakiejś dyskusji politycznej, tylko no, przygotowania do wojny. I Rakowski to wszystko wykreśla. Ja rozumiem szacunek dla generała Wojciecha Jaruzelskiego. Mogę to zrozumieć. Ale to są dla mnie, może ja źle myślę, może ja przesadzam,
ale po prostu kłamstwa. Bo manipulacje, no, zabiegi, które na pewno nie da się określić mianem, że nie dotrzymał standardów naukowych. Nie, nie, nie. To są ewidentne po prostu manipulacje. I to jest przykre, smutne, złe i tu postawię kropkę. Ale chciałbym jeszcze wrócić do genezy, do początków tej książki. Ja nie wiem, czy ja miałem taką drugą w życiu przygodę, jak wówczas z Michałem. Michał był świeżo chyba 3-4 miesiące po egzaminach na stypendium doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Przyszedł do mnie z projektem monografii pierwszego zjazdu Solidarności. Ja się od razu wykrzywiłem, bo to już były czasy, dla których, dla niektórych Lech Wałęsa był tylko Bolkiem. Zawsze się śmiałem, że w takim razie jako tajny współpracownik jest we wszystkich możliwych encyklopediach świata. No przecież nie dlatego. Co w żadnym razie nie może być usprawiedliwieniem dla tego, co Wałęsa robił i wielu, wielu innych rzeczy. Zostawmy tutaj na boku. No i tak żeśmy szli z rynku Starego Miasta, z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, piechotą na uniwersytet i rozmawialiśmy. Michał dość szybko dał się przekonać, że ten pomysł ze Zjazdem Solidarności zacznie ci się wyliczanie teczek tajnych współpracowników, kto był, kto nie był, a to nie jest Ewangelia. W Ewangelii nie wolno ani przecinka postawić. A dlaczego właścicielami prawdy o historii Polski pod władzą komunistyczną mają być oficerowie i funkcjonariusze służb specjalnych i aparatu bezpieczeństwa? To oni mają te Ewangelie tworzyć. No to chyba nie jest do końca fajne. I tak szliśmy i rozmawiali, a może to, a może to. I w pewnym momencie, i tu muszę cię zapytać, bo ja nie pamiętam, ty czy ja, który rzucił na stół Mieczysława Rakowskiego? W każdym razie już ostatnie zdanie. Nie mogę ci pozwolić na to, to był mój pomysł. Tak mi się wydawało, tak mi się wydawało. Ostatnie zdanie jest takie, że jak doszliśmy do bramy Uniwersytetu Warszawskiego, obaj byliśmy zdecydowani, że Michał będzie pisał z moją pomocą, czy pod moim nadzorem, jak kto woli, biografię Mieczysława Rakowskiego. Dziękuję bardzo. Ja teraz zapytam profesora Władykę, który publikował w tygodniku Polityka, który to tygodnik Polityka chyba wyniósł Rakowskiego na piedestał, stał się znany dzięki Polityce. Nie był pierwszym redaktorem naczelnym, ale kierował redakcją przez ponad dwie dekady. Czy coś pan słyszał na temat tego, żeby też wykreślał na przykład dziennikarzom w czasie swojego, jakby redaktorem naczelnym, jakieś fragmenty swoich tekstów, ich cenzurował? Była jakaś taka legenda o tym? Ja od 1985 roku jestem w redakcji Polityki i legenda Rakowskiego poprzez sam fakt, że kilku kolegów nie tylko pracowało z nim od 1957-1958 roku, ale też przyjaźniło się z nim. W związku z tym ta wiedza była taka, bym powiedział, bezpośrednia. Ja go nie spotkałem w Polityce już, bo jak on zrezygnował i odszedł w politykę dużą, to do pisma w ogóle nie przychodził. W ogóle go nikt nie widział, co mu chwalono bardzo zresztą. I lektura już wydanych przez Uchańskiego dzienników, przez moich kolegów, była poświadczana z przymrużeniem oka w wielu fragmentach. Zwłaszcza jeżeli chodziło na przykład o opinie, które on wydawał byłym kolegom z redakcji. Zwłaszcza tym, co do których, tak to powiedzmy, się rozczarował. Więc te opinie bywały wyostrzone, a miłe słowa wycofywane. I takich przykładów tam jest oczywiście mnóstwo. Ja chciałbym się odnieść też do kategorii, do wartościowania tych dzienników. Otóż mnie się wydaje, że autor po latach ma prawo układać to, co chce sobie napisać, pod warunkiem, że czyni to jawnie i w sposób odkryty. To znaczy, on niestety zasugerował tytułem Dzienniki Polityczne właśnie, że to ma charakter diariusza, czyli jest zapis przeszłości jeden do jednego. Co prawda we wstępie pisze, że
przygotowuje, czy przygotowywał tekst do druku przy pomocy trzech jeszcze innych osób z redakcji Dziś. To wskazywało, że tam jakaś praca się odbywała, że to redagowanie czy przygotowywanie nie polegało tylko na poprawianiu interpunkcji czy szyku zdania, prawda, że zapewne ingerował. Więc mnie się podoba u pana doktora taka kategoria, którą pan w pewnym momencie proponuje, żeby nie traktować tego, przy całej pretensji do Rakowskiego, że zwodzi tutaj, żeby nie traktować ich jako czystego źródła diariuszowego, dziennika, że raczej przesuwać to w kategorię pamiętników, wspomnień. Ludzie piszą wspomnienia po latach, więc konfabulują często te wspomnienia sobie, prawda, na własny użytek i wedle własnych potrzeb czy ambicji. Więc ten rodzaj zabiegu, można powiedzieć, i tutaj wystąpił. I mylący jest tylko, jak podkreślam, ta kategoria dzienniki. My jako historycy źródłowo odróżniamy dzienniki od pamiętników. To jest bardzo ważna dystynkcja. Druga sprawa to jeszcze co do całej osoby, bo pan, czy to była osobna postać i tak dalej. Mnie się wydaje, że bardzo osobna. Już pomijam to, że on był klasycznym przykładem awansu społecznego po 1945 roku. On wszedł w ten ustrój, w tą nową rzeczywistość z pełnym entuzjazmem i dał się ukształtować jako taki aparatczyk, stalinowiec wręcz. Co prawda nieźle się edukował, znał trzy języki w końcu. Ale potem, po 1957-58 roku, on się, że tak powiem, znowu awansował, ale już na własnych prawach i wedle własnego pomysłu. To już nie był awans społeczny taki masowy, z jakim mamy do czynienia po 1945 roku i dotyczył on setek tysięcy ludzi. A był to jego osobisty awans oszałamiający w istocie rzeczy. Oszałamiający. To wiesz, będzie okazja, to ja bym nawet zadał otwarte pytanie, dlaczego on takim się stał, skąd on to wiedział, dlaczego on potrafił zrobić genialne pismo z biuletynu partyjnego. Polityka założona w lutym 1957 roku przez Gomułkę była po prostu takim hamulcowym rewolucji. Ona miała pogonić po prostu i pogonić tę rewolucję młodzieżową, zatrzymać ją. I oni przez rok przynajmniej, aż do rozwiązania po prostu jesienią 1957 roku, pełnili wredną robotę ta redakcja pod kierownictwem Żółkiewskiego. Zastępcą redaktora naczelnego był Rakowski. Tam były koszmarne artykuły. Członek biura politycznego Andrzej Werblan pisywał tam prawie co tydzień jakiś wstępniak z takim wdziękiem między stylną dogmatyzmu, a charybdą rewizjonizmu. Takie wdzięczne tytuły, prawda? I takie elaboraty, takie politruskie teksty szły. Po czym on zostaje naczelny i tak, robi pismo. Robi prawdziwe pismo. I to jest oczywiście ten zagadkowy moment, jak będzie okazja, to ja chętnie bym tu z panem doktorem o tym porozmawiał. Ale to tyle. Jeszcze jakieś było pytanie wejściowe, od którego odbiegłem. No, że był osobną postacią, ale to już pan powiedział. No to tak. Moim zdaniem bardzo osobną. Ja bym, moim zdaniem był też osobną postacią z tego względu, że jak chyba żaden aparatczyk tamtych lat PRL-u, nie był tak związany, nie lgnął tak wręcz do cyganerii, do artystów. Nie wiem, z czego to wynikało. Miał dwie żony artystki, bywał na premierach STS-u, interesował się teatrem, interesował się literaturą, bywał na koncertach. Czy to była poza, czy rzeczywiście to był, czy ostrzegał to, że to wypada, że to jest dowód, daje dowód awansu społecznego, czy to była maniera, czy to rzeczywiście miał takie szerokie zainteresowania? Ja na oddechu tu dopowiem, bo coś o tym napisałem w polityce. Ja wiecie, też zastanawiałem się, jak ten człowiek, który naprawdę był takim zakutym aparatczykiem. Wystarczy obejrzeć go na zdjęciach jeszcze na początku 1956 roku, on w takim berecie z antenką występuje. I taki jest, wicie, rozumicie, przenosi z kwintala na kwintal coś. No po prostu człowiek ze sztampucha partyjnego. Moim zdaniem to jest oczywiście hipoteza i lekko swawolna, ale potwierdzona przez kolegów redakcji, że on przeżył niesamowity szok kulturowy, jak poznał dziewczynę, która zaczęła pięknie grać na skrzypcach. To była Wanda Wilkomirska.
I on się z nią wiąże i on się z nią żeni, a ona należy do pepiniery warszawskiej, tak? Już pomijam, że to jest wielka rodzina muzyków, rozsiana po całym świecie. Ona zresztą już w połowie lat 50. zaczyna jeździć z koncertami. Jest wirtuozem naprawdę klasowej, światowej klasy. Zresztą wejdę słowo, poznali się w Berlinie na Festiwalu Młodzieży. Tak, tak, już jest w pikantnej sytuacji. Tak, ale, ale on podobno, jak ją usłyszał, to odleciał. Po prostu odleciał. I to jest ładna, romantyczna opowieść. Jak nie wiecie, o co chodzi, szukajcie kobiety. A to była taka kobieta właśnie. I on się znalazł w salonach, ona znała wszystkich. Wszystkie salony ją kochały. I obok niej zaczął wyrastać jej mąż, który pokochał też ten smak. Notabene druga żona też przecież. Tak, aktorka Elżbieta Kępińska. Elżbieta Kępińska. To czyli to takie coś. Chciałem zapytać jeszcze pan doktora Przeperskiego o początki kariery partyjnej Rakowskiego. On był wręcz chyba takim janczarem komunizmu, można powiedzieć, w latach tam koniec lat 40., początek 50., ale z kolei pochodził z rodziny o korzeniach PSL-owskich. Jak to się stało, że wybrał zupełnie inną opcję polityczną? No, profesor Włodyka mi podebrał przyjemniejsze pytanie, więc dobrze, już niech będzie o tej polityce. Wie pan co, tak naprawdę jak patrzę sobie na Rakowskiego i na jego losy, to te wszystkie pytania, no właściwie nie wiem, czy to jest wszystko takie bardzo zaskakujące. Wydaje mi się to, przynajmniej ta część jego drogi życiowej wydaje się dosyć naturalna. To, że rodzi się, to gdzie się urodził, tego nie wybrał. Urodził się nie w Kujawskiej, jak niefortunnie napisałem na pleckach tej książki, a wielkopolskiej rodzinie, chociażby jakby pod Kcynią, niedaleko Bydgoszczy w sumie. To były tereny, które były pograniczem przejściowym, które były miejscem, gdzie żyło stosunkowo świadome chłopstwo, jeżeli można sobie pozwolić na taką generalizację. I pewna określona formacja intelektualno-kulturalna, kulturowa, no była tam taka, jaka była, to znaczy generalnie czytano tam raczej prasę z Niepokalanowa, raczej była to taka, nie wiem, organicznikowska endecja, ale z taką tendencją, że w razie propaństwowa, w związku z czym też BBWR i OZN tam się pojawia, ale to są wszystko takie rzeczy, ta polityka jest tam gdzieś w bardzo głębokim tle, myślę, że bardziej istotne jest, to znaczy w tych latach 20. czy 30. tam właśnie w domu Rakowskiego, pewnie istotniejsze, nie wiem, istotniejsza byłaby religia katolicka i takie religijne wychowanie, które on odebrał. No ale znowu, czy jest bardzo zaskakujące, że w czasie wojny chłopak, któremu najpierw Niemcy mordują ojca, a następnie który przez 4 lata zbiera popysku, w sensie ścisłym, bo tak w Wartegau wyglądała okupacja niemiecka, czy może stracić wiarę? Myślę, że jeżeli w jakichś warunkach, to właśnie w takich. Czy potem jest zaskakujące, że wita Armię Czerwoną jak wyzwoliciela? Nie jest zaskakujące. W związku z tym, co go doprowadziło do takich wyborów? Myślę, że po prostu przefiltrowane doświadczenie życiowe w jakimś sensie, historyk pewnie nie powinien tak mówić, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Michał, ale tu trzeba dopowiedzieć od razu jedną rzecz. Polacy en bloc nie mają świadomości, że dla mieszkańców Białegostoku Armia Czerwona była czymś bardzo znanym i rozpoznanym. 1920, 1939, 1944. Dla Wielkopolan ona się po raz pierwszy pojawia w lutym 1945 roku. I to wszystko, o czym opowiadano na kresach i opowiada się dzisiaj na wschodniej ścianie o butach śmierdzących dziegciem radzieckich żołnierzy, o karabinach na sznurku, o tych żonach oficerów, które w halkach chodziły do teatru w pańskiej Polsce, to wszystko jakby było nieobecne w Wielkopolsce, w zachodniej czy zachodnio, w Gdyni podejrzewam, że również to nie byłby żaden temat. W tym sensie takiego doświadczenia osobistego, bo tu we wschodniej Polsce, nie mówiąc już o terenach, które dzisiaj są poza granicą wschodnią, ludzie to czuli, widzieli, dotykali, mieli tych Sowietów
twarzą w twarz z tym wszystkim, co za nimi się ciągnęło i z czym się łączyła ich obecność. Tylko z takim zastrzeżeniem, jakby generalnie się mogę zgodzić, ale po pierwsze wydaje mi się, że jednak, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić tak odważnie zasugerować, ale być może to jest kwestia pokoleniowa trochę. Nie mam takiego poczucia, żeby wśród historyków, którzy nie wiem, teraz robili doktoraty, moich kolegów z Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie pracowałem, czy z Polskiej Akademii Nauk, gdzie teraz pracuję, czy z Muzeum Historii Polski, gdzie też pracuję, żeby nie było tej świadomości, że doświadczenia osobiste są różne. Wydaje mi się, że ten czas zglajszachtowanej, warszawocentrycznej narracji, która dominuje wszystko, może nie skończył się, ale kończy się. I gwarantuję, że to długo nie potrwa. Bo wychodzi to po prostu z każdej kolejnej książki, która jest publikowana. I to nie tylko mówimy o rzeczach stricte naukowych, które mają bardzo dużo przypisów, jak moja książka. I druga rzecz. Jednak inaczej bym trochę akcenty postawił, bo to naprawdę nie jest tak, że Sowiet to było najgorsze, co mogło być. Dla Wielkopolanina Niemiec to było najgorsze, co może być. A no to ja to tak właśnie jeszcze chciałem z większym naciskiem. Jeżeli tak, to samo nam chodziło. Wspomniał pan, że wojna zburzyła ten porządek, w którym go wychowywano. On stracił wiarę, szukał czegoś nowego. No znalazł coś nowego w postaci komunizmu, ale jak było z jego wiarą w przywódców PRL-owskich? No, wierzył początkowo Gomułce, rozczarował się dopiero w 1967 roku czy wcześniej, potem uwierzył z kolei Gierkowi i też w połowie lat 70. się rozczarowywał. Czy był tak, czy nie dostrzegł tego? No, w końcu się był dosyć bystrym człowiekiem, bardzo się wykształcił i znał języki. Czy on nie doszedł do wniosku, że jednak jest to ustrój zły, niereformowalny, że to jest założenie tego ustroju jest złe, a nie osoby w tym ustroju? Generalnie, znowu, jak sobie zadaję to pytanie, bo oczywiście zadawałem sobie je wiele razy, to doszedłem do wniosku, że to jest naprawdę w jakimś sensie niedoskonale zadane pytanie. A jak wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że system kapitalistyczny, globalny system, jaki mamy teraz, źle działa? Wielu z nas wie, że nie działa dobrze. To co, wymienimy go na jakiś inny? A jest taka... Są próby. Różne efekty są bardzo tragiczne. W wypadku, no właśnie, czyli co, nic lepszego nie mamy. Więc Rakowski miał, no okej, to jest tak, nie będziemy brnąć w ten fragment dyskusji. Z punktu widzenia Rakowskiego system komunistyczny był... Nie wiem, czy mówił sobie, że najmniej zły. Pewnie były takie momenty, jak mu nie szło w politycznych wyborach, że mówił sobie, że jest najmniej zły. Był do niego najbardziej przekonany. I tu jest szereg argumentów. No nie wiem, by został socjalizowany do niego. Wychował się w innej Polsce, która mu się nie podobała. Czy miał do tego prawo? Miał do tego prawo. Że pewnie jeszcze, nie wiem, swoje dołożyła indoktrynacja, nie wiem, czy w wojsku, czy potem w aparacie, nie wiem, służby Polsce, czy tam już, nie wiem, w IKKN-ie. Okej. Natomiast no, on po prostu Polski międzywojennej nie cenił, nie chciał jej, chciał innej Polski. Na to wszystko nakładały się, nie wiem, jego przekonanie o fatalizmie pewnym, o tym, że jest wielki brat, którego potęga jest niezmierzona. No skądinąd nie był jedyny, który tak uważał. Co więcej, miał rację, bo w 56 roku Węgrzy posmakowali, jak to jest, prawda, mamy teraz rocznicę tragicznych wydarzeń w październiku w 56 roku. No, były dobre powody, dla których no, trzeba było się trzymać pewnej rzeczywistości. Jak często powtarzał Rakowski, realia, panowie, realia. No, dzisiaj powiedzielibyśmy panie i panowie, prawda? No, takie po prostu były realia. A oczywiście równolegle z czasem do tego, nie wiem, nakładał się konformizm, przekonanie, że w takim układzie personalnym, no nie wiem, lepiej zarabiam, kimś jestem, coś znaczę, a jeżeli ten układ się przewróci, no to przestanę mieć znaczenie. To jest na takiej płaszczyźnie ludzkiej jest to kompletnie zrozumiałe. Na płaszczyźnie politycznej, no jeżeli ktoś jest antykomunistą albo krytykuje komunistyczny z tych czy innych pozycji, komunistyczny system, no to oczywiście będzie też tak motywowane wybory Rakowskiego krytykował. Wiele spośród nich, zwłaszcza nie wiem, z lat 70. czy zwłaszcza z lat 80. krytykuje również i ja.
Właściwie tyle mogę powiedzieć. Nie sądzę, że powinniśmy, to jest jakieś takie dosyć dla mnie zaskakujące oczekiwanie, że ponieważ Rakowski znał 3 języki, w sumie był bystrym facetem, to dlaczego się nie zorientował, że komunizm padnie, albo że to jest bardzo zły system? Co miał zrobić? Miał wyjść, nie wiem, przed Zamek Królewski i krzyczeć, że komunizm jest do chrzanu? Oczywiście sprowadzam to do absurdu. No, miał inny pomysł na to, jak funkcjonować w systemie. Jego pomysłem było to, żeby być aktywnym uczestnikiem tego systemu, tego chciał, a jednocześnie miał takie poczucie, co wielokrotnie argumentuję, bo jestem do tego myśli przekonany. On po prostu w ten sposób działał, takim był człowiekiem. Był człowiekiem aktywnym, który, nie wiem, raczej by poszedł z margrabią wielopolskim niż z czerwonymi w 1863 roku. Profesor Wodyka, tak. Chciał się dodać. Tutaj ten wywód ciekawy jest pana doktora. Ja bym tylko zwrócił na to uwagę, że on cały czas jednak był związany z partią i pożegnał ją w końcu, prawda? To on kazał wyprowadzić sztandar, tak, jako ostatni pierwszy sekretarz. To nie tylko wynikało z jego drogi życiowej, że on związał się z tym ustrojem i z tym systemem i ten system mu tyle dał, ale też chyba z horyzontów pewnych. Bo dla mnie to jest interesujące. On na przykład pod koniec każdej dekady, każdego pierwszego sekretarza, począwszy od Gomułki, on jest coraz bardziej rozczarowany. Tak do swojego miejsca w tym systemie, jak i do roli, jest zmęczony, zirytowany, charakter mu się psuje wówczas, z niecierpliwością zapisuje takie, bym powiedział, bardzo obrazoburcze opinie, wręcz o idei. Ale jednocześnie nigdy tej partii nie opuszcza. I to trochę nie tylko dlatego, że jego horyzont nie sięgał wyobraźni parlamentaryzmu liberalnego. Aczkolwiek już mógł się ocierać o taką przestrzeń, ponieważ po 76 roku opozycja demokratyczna w Polsce zaczyna formułować tę perspektywę. Zbliża się do tego bardzo silno, więc można powiedzieć, że on nie musiał wyjść przed zamek, żeby krzyczeć. Wystarczy, że jak gdyby przyjął te założenia, prawda? Musiałby zrezygnować wówczas z kariery. Ale też proszę zauważyć, że jego cały pomysł, który wypalił, czyli zrobienia z polityki znaczącego pisma, jak mówiono, najlepszego od Władywostoku po Łabę, polegał na tym, że on grał z tym reżimem, grał z tą partią, której był członkiem, bardzo często się jej wysługiwał w różnych też misjach i rolach. I często ratował skórę i ratował pismo, bo miał dojście do pierwszego sekretarza czy do jego najbliższego otoczenia. W ten sposób na przykład uratował pismo w marcu 68 roku. Potem wielokrotnie, prawda, był w takiej grze z tym aparatem. W latach 70. zresztą przesuwa się, bym powiedział, pismo już go męczy i trochę nuży. Jak się pojawia drugi obiekt, to on też widzi, że pismo traci swoją atrakcyjność. I tym bardziej chce pójść do polityki. I robi ten fatalny, bo jego, według mnie, chyba pan się tu zgodzi, fatalny ruch życiowy, że idzie do aktywnej polityki i ona się tak dramatycznie dla niego źle kończy. Bo on się marginalizuje, mimo że jest premierem, sekretarzem i tego, on jest zupełnie na marginesie tej historii. I nawet wówczas, po 91 roku, nie ma w jego komentarzach, w jego różnych wypowiedziach takiej aprobaty dla nowego ustroju. On jest trochę z tamtej epoki i moim zdaniem zachował tę swoją jakąś dogmatyczność, chociaż chodził za liberała największego w partii i tak dalej, za to był atakowany, za rewizjonizm i tak dalej, był atakowany przez twardych w partii, jak i przez Moskwę, prawda? To jednocześnie on nie potrafił przekroczyć tego horyzontu. Jemu by było najlepiej w zmodernizowanej Polsce, na czele której by stała nowoczesna, zmodernizowana partia. I to byłby chyba jego ideał. To ja tutaj muszę zapytać o właśnie rok 67-68. Pan profesor Ładyka wspomniał, że uratował wtedy politykę. Bardzo ciekawie pan, panie doktorze, w tej swojej książce to opisał.
ten fragment, kiedy do polityki został skierowany Zbigniew Sołuba. Koń trojański, później nie udało mu się rozbić polityki, potem był naczelnym Ekspresu Wieczornego, potem ambasadorem w Nigerii, chyba zmarł w zapomnieniu dosyć młodo. Natomiast czy wiadomo, kto go tam skierował? Czy to rzeczywiście była taka próba rozbicia polityki przez frakcję partyzancką, która wtedy rosła w siłę? Czy były jakieś inne przyczyny? Bo to jest dosyć enigmatyczna historia jednak. Znaczy, ja mogę powiedzieć krótko, bo po pierwsze, wydaje mi się, że akurat ta historia Sołuby i to, że przywykliśmy, mam na myśli my jako historycy, którzy piszemy, np. o latach 60., nawiązywać do tej historii i dawać jej dużo przestrzeni w ogóle, na przykład w pisaniu o, nie wiem, o mediach, o prasie w latach 60., bardzo, bardzo interesująca przecież to jest zresztą historia. Ta historia Sołuby nie jest tak naprawdę jakoś bardzo ważna, uważam, w globalnym sensie. To jest raczej przykład tego, że Rakowski nas przekonał do tego, że ona jest taka bardzo ważna. W tym sensie, że moim zdaniem Rakowski nas przekonał, bo to zdaje się sugerować w swoich dziennikach, że Sołubę mu ktoś wrzucił, jeżeli tak można powiedzieć. No i ten Sołuba wykonywał tam jakąś podwójną grę, no bo Rakowskiego trzeba było osaczyć. Spokojnie, to wcale nie musiało tak koniecznie być. Mogło, okej, okay. Natomiast raczej uważam, że tak zwykliśmy uważać, bo nas Rakowski do tego przekonał. To, co jest niewątpliwe, to, że Sołuba w ewidentny sposób sabotował Rakowskiego, to jest dla mnie ewidentne, że on chciał zająć jego miejsce. Jednocześnie ewidentne jest dla mnie to, że ewidentnie się Sołuba odkleił od podłoża, jeżeli sobie wyobrażał, że na przykład nie wiem, ludzie w redakcji Polityki, którzy tam byli w 68 roku, nie wiem, en bloc będą teraz z nim współpracować. No, nie wiem, być może tacy by się znaleźli, ale na pewno nie byłaby to większość zespołu stworzonego przez Rakowskiego. Trudno, bardzo sobie trudno wyobrazić. Jednym zdaniem jestem przekonany, że Sołubę wymyślił sam Rakowski. Nie ma co do tego jasności. Daniel Passent sugerował, że to równie dobrze mogło być tak. Ja się do tego bardzo przychylam, że po prostu poznawszy gdzieś Sołubę, czy w Chinach, czy może w Polsce jeszcze przed tym, zanim Sołuba został korespondentem PAP-u w Chinach, a to jest 63 rok, Chiny są bardzo na tapecie, bo jest konflikt chińsko-sowiecki i tak dalej, i tak dalej, no to ten Sołuba wydaje się atrakcyjnym dodatkiem do tej bandy Rakowskiego, jak to mówiono, bo napisze coś ciekawego, bo ma kontakty, a że na posadę korespondenta PAP-u wysyłano towarzyszy, którzy byli albo byli na etatach po prostu w kontrwywiadzie, albo też przynajmniej byli bardzo dobrze notowani, no to przecież komuniście Rakowskiemu to nie mogło w żaden sposób zaszkodzić. A że jeszcze wzrastał w siłę generał Moczar, no to przecież mogło to być mu poczytane jako element gry, no więc, którą niewątpliwie w latach 60. Rakowski z Moczarem prowadził. Przecież nie było tak, że z nim jakoś tutaj frontalnie walczył. Okej, okay, no do 68 to już tak, ale wcześniej nie. Więc wydaje mi się, że ten Sołuba to jest tak naprawdę jeden z trybików i jeden z elementów szerszej też już konfrontacji lat 67-68, o czym Jerzy Ejster pisał kilkukrotnie bardzo szeroko. I po prostu Sołuba jest takim dostrzegalnym, ale no nie najbardziej istotnym elementem. Ja mam taką legendę redakcyjną znam, że Sołuba był niechlujnie zaproszony przez Rakowskiego właśnie wedle tej zasady, że mu się spodobał, że chciał mieć jakieś może korespondencje z Chin. No jakoś tak go przyjął, prawda? I po czym Sołuba zaczął ewoluować już będąc w redakcji. Nagle okazało się, że on jest afiliowany do partyzantów, a partyzanci rosną w siłę, więc i Sołuba jak gdyby mężnieje, tak? I po czym w momencie najbardziej kryzysowym, kiedy wydawało się, że właśnie jest już dymisja Rakowskiego, a zespół jest gotów też pójść za Rakowskim, wyjść z redakcji, a poza Sołubą się nikt nie wyłama, a przy wszystkich głosowaniach nawet nie było żadnego głosu wątpiącego. Wszyscy stali za Rakowskim. Sołuba nagle wstał, powiedział za chwilę wrócę i wyszedł i tyle go widział. Po pewnym czasie został redaktorem naczelnym Ekspresu Wieczornego. Oddano mu to
A Rakowski się uratował, więc Sołuba przestał być ważny, tu się zgadzam, bo to jest jedna z anegdot, ale ilustrująca no tamten dramatyczny czas. A ja chciałem zapytać, dlaczego mam wrażenie, że jednak Rakowskiemu po głowie cały czas chodziła kariera partyjna, ale zdecydował się dopiero w karierze Solidarności, czy wcześniej miał takiej możliwości, czy to jakieś były inne powody? Do wszystkich panów to jest pytanie. Czy nie mógł znaczącą postacią polityczną PRL-u stać się już na przykład w czasach wczesnego Gierka, czy w czasach, nie wiem, po 69 roku, nie wiem, koniec Gomułki, jak przetrwał ten kryzys 67-68? No mi się wydaje, że nie możemy patrzeć na PRL przez pryzmat standardów demokratycznego państwa. To tak jakbyśmy się uskarżali, dlaczego na przykład w Trybunie Ludu nie było entuzjastycznych recenzji Leszka Kołakowskiego po jego wyjeździe z Polski, albo czy ja wiem, Jerzego Andrzejewskiego, powiedzmy Miazga, nie była przecież wychwalana. No, to nie był normalny system. Dzisiaj właściwie zgadzamy się, że przy wszystkich innych czynnikach zainstalowany przy pomocy siły militarnej Armii Czerwonej i radzieckich służb specjalnych. Jakby było za mało tyle, ile było, to oni przecież by tutaj mogli tę liczbę spokojnie podwoić. 2 miliony za mało to będzie 4. 4 za mało to będzie 8 milionów radzieckich żołnierzy. To by się naprawdę dało zrobić, to nie był problem. Ale też nie chciałbym, żeby mówić, że było tylko to. Brutalna, chamska, ordynarna siła, przemoc i nic poza tym. No, miliony moich rodaków wierzyło, a w każdym razie mówiło i postępowało tak, jakby wierzyło w wiele zasad głoszonych przez tę nową władzę, która nie chwaliła się tymi milionami czerwonoarmistów i tysiącami NKWD-zistów, którzy wspierali. Tu oczywiście dzisiaj w rozmowie padło słowo, no właśnie, skleroza, suwerenność, niezależność, tego typu, ale w rzeczywistości nikt tego... Może nikt to nie powiem, ale mało kto brał to za stwierdzenie realnego, rzeczywistego faktu. Raczej za jakieś takie gawędy. I ja nie wiem, co Rakowski myślał, czy on wierzył w to wszystko. Jak ja pisałem ten swój szkic o nim, to miałem takie wrażenie, że bardzo fajnie jest pojechać do Stanów Zjednoczonych i być w prywatnej rezydencji aktualnie urzędującego prezydenta tychże Stanów Zjednoczonych, poznać jego żonę i jego dzieci, być przyjmowany tak, jak bardzo niewielu dziennikarzy z Europy Zachodniej. Nie mówię tutaj o amerykańskich dziennikarzach. Może brytyjscy, ale już wątpię, żeby tak Kennedy się chciał spotykać z francuskimi dziennikarzami, włoskimi, niemieckimi. A tu proszę bardzo, niemalże weekend. Bardzo przyjemnie jest być, podróżować, to banał, ale podróżować tak, jak podróżuje VIP. Mnie nie obchodzi mój bagaż, mnie nie obchodzi mój hotel, mnie nie obchodzi, kto mnie z lotniska zabierze i czy mnie z lotniska zabierze. To jest oczywiste. Na pewno tak będzie. I wtedy, proszę Państwa, zwróćmy z drugiej strony. To jest spojrzenie zagranicznych dziennikarzy na PRL. Jeżeli w latach 60. mieszka się w europejskim albo Bristolu, to czego brakuje w porównaniu z Londynem, Paryżem czy zachodnim Berlinem? Można naprawdę uwierzyć, że Polacy tak żyją. Jeśli się jest ograniczonym albo ma się nieograniczoną wyobraźnię. Kiedy Rolling Stonesi przyjechali do Polski, Mick Jagger zachwycony powitaniem
powiedział, że wszystko było super, ale najbardziej ujęło ich, gdy na lotnisku powitano ich chlebem i kokainą. No, można i tak na to patrzeć. Nie wiem, czy był pijany, czy był pod wpływem narkotyków, gdy to mówił, ale to pokazuje, że często nie widzimy czegoś, co jest właściwie widoczne, tylko nie widzimy, bo albo źle patrzymy, albo nie chcemy. Widzimy dzisiaj Chiny jako supermocarstwo i to jest prawda. Pod każdym względem, gospodarczym, militarnym, politycznym, a jednocześnie gdzieś po przecinku nie pojawia się i być może poza północną Koreą najbardziej opresyjne państwo świata. Ale na szczęście Polska, w której Rakowski robił karierę, aż tak represyjnym państwem nie była. Więc można tylko jeszcze dosłownie jednym zdaniem powiedzieć, że Rakowski, i co do tego nie ma wątpliwości, myślę, że w książce to jasno wybrzmiało, profesor Włodyka też o tym mówił, że ambicje Rakowskiego, żeby robić karierę już na pewno od nie wiem, połowy lat 60. były ewidentne, tylko no, po prostu partia go nie chciała tam, gdzie Rakowski sam chciałby pójść i tam różne były pomysły jego. Prezes telewizji, wiceprezes telewizji, wiceminister kultury, czy chociażby ambasador w RFN w 75-76 roku. Żadna z tych rzeczy się nie zmaterializowała. No po prostu. Dopiero 80-81 rok to jest moment, kiedy partia potrzebuje, no właśnie, wiarygodności i okazuje się, że Rakowski jest taką osobą, która może mu może partii tę wiarygodność dać i, no i tak się zaczynają lata 80. Moje pierwsze zetknięcie z bohaterem książki było w roku 83, jak byłem chyba w pierwszej licealnej. To słynne spotkanie w Stoczni Tańskiej, które on uznał za sukces, no a to była przecież katastrofalna sprawa, spektakularna klęska. Jak to się właśnie stało, że on nie dostrzegł tego, czy miał jakieś grono Totą Falskim, którzy mu utwierdzali, że odniósł zwycięstwo? No świetne pytanie. Rzeczywiście ja jest tak z pełnym przekonaniem, tak na 250% nie jestem w stanie powiedzieć, bo to się wydaje, no nie wiem jakiego słowa mam tego użyć, to mi się wydaje odlotowe, że można było zobaczyć relacje z tego i stwierdzić, że wygraliśmy. No nie. Rozumiem, że być może trzeba na to patrzeć w taki sposób, że Rakowski akurat w sierpniu 83 roku, we wrześniu 83, latem w ogóle tego roku, znajdował się w trudnej, coraz trudniejszej sytuacji wewnątrz partii, się musiał jakoś tam uwiarygadniać przed, nie wiem, takimi tuzami jak również tu zami intelektu, jak Albin Siwak, który tam harcował na betoniarskim, nawet jak na PZPR-owskie warunki, lewackim skrzydle, czy właśnie dogmatycznym, trudno powiedzieć, jak właściwie określić. No tylko, że wiadomo było, ja myślę, że Rakowski sobie zdawał z tego sprawę, że zawsze go Siwak przelicytuje, nie wiem, serwilizmem wobec Moskwy, czy jakimiś takimi no, złotymi z tą myślami, których tam u Siwaka byśmy całą masę namotali, a Rakowski próbował coś robić, no próbował jakoś wyjść z tej matni, natomiast no, był w sytuacji takiej, której się po prostu nie dało wyjść. Nie wiem do końca dlaczego. Pytałem na ten temat Lesława Zapałowskiego, jego szefa gabinetu politycznego, którego pozdrawiam serdecznie. I właściwie no, nie doszliśmy do żadnego jakiegoś takiej czytelnej konkluzji. I więc właściwie mogę powiedzieć, że próbowałem to jakoś zracjonalizować. Wydaje mi się, że pewne tropy można podać, ale no, odpowiedzi na to nie mam. Mogę zadać pytanie autorowi. Profesor Władyka nie chciał coś powiedzieć. Chcę w tym... Właśnie, w tym to za momencik. W tym ciągu, bo... Tak? Znaczy ja zaryzykuję, bym powiedział, felietonową jakąś taką myśl, myśląc o Rakowskim jako o felietoniście. Mianowicie Rakowski był mądrym komentatorem, zwłaszcza jeżeli nie musiał pisać takich politruskich jakichś alibijnych dla pisma tekstu po zjeździe partii, czy po czymś, to on pisał takie, brał to na siebie, moi chłopaki tam do redakcji, wy się tym nie zajmujcie, ja to wszystko podpiszę i tam pochwalę co trzeba.
Ale jeżeli nie musiał takich rzeczy pisać, to również w dzienniku, jak i w wielu komentarzach, które są przywoływane z kolegiów redakcyjnych, z jakichś rozmach w redakcji, on znakomicie czytał politykę. Znaczy wydarzenia polityczne, on je rozumiał, umiał je skomentować i tak dalej. Jak, czy był zdolnym politykiem, to tutaj bym postawił duży znak zapytania. Nie jestem przekonany, czy był zdolnym politykiem. Nic to tak specjalnie nie, niczym to nie jest poświadczone wedle mnie, a miał dar efekciarstwa pewnego w polityce. To jest właśnie przypadek z tą stocznią, jak on się tam zachowywał, jak on machał tym palcem, jakie to było ohydnie teatralne. Ale przypomnę i drugi przykład, jak ląduje w Warszawie Madame Thatcher, a on w tym momencie wydaje decyzję o rozwiązaniu stoczni. On chce jej się przypodobać, on chce pokazać, jak ona umiała z górnikami, to on tak umie ze stoczniowcami, że proszę bardzo. I to też taki efekciarski felieton, prawda? Bez sensu politycznie, bez sensu całkowicie, no prowokujący wszystkich do białej gorączki. To on z siebie to wyrzuca, tak? Po czym okrągły stół, to on mówi, że ważny jest stół zastawiony, a nie okrągły. Znowu niepotrzebne zdanie pod każdym względem. I miał takie, no, takie wpadki, bym powiedział, politycznie niedopuszczalne. Jak się ponosi pewną odpowiedzialność i się robi realną politykę, to jego zawsze coś ciągnęło, żeby napisać felieton. I to jest, i tu ja podejrzewam, że on nie miał tego talentu politycznego. Profesor Eisler. Ja chciałem Michała zapytać, zastanów się chwilę, jak myślisz, to jest oczywiście zabawa, z kim Rakowski wolałby spędzić 3 godziny, 4 godziny? Z Władysławem Gomułką, Willy Brandtem czy Johnem Kennedym? Bardzo lubię takie zabawy. No, pewnie z Willy Brandtem, bo porozmawialiby sobie, bo Rakowski po niemiecku mówił najlepiej, że z Willy Brandtem po prostu najwięcej mieliby wspólnych tematów. No wiele rzeczy mieli wspólnych z Willy Brandtem. O jednych można powiedzieć, o innych można porozmawiać w kuluarach. W każdym razie, no tak bym na to odpowiedział. O, jeszcze chciałbym odnośnie tego, co po prostu... Zgodzisz się, że najmniej chętnie z Władysławem Gomułką. Tylko, że najmniej chętnie, to nie znaczy, że w ogóle niechętnie, bo ja uważam, że ta jakiś rodzaj uczucia taki do Gomułki w wykonaniu Rakowskiego był najbardziej szczery, może dlatego, że był no, w jakimś sensie takim, nie wiem jak to określić, pierwszym dojrzałym uczuciem politycznym. No, nie mam tutaj dobrego języka, żeby to opisać, ale coś takiego wydaje mi się rzeczywiście autentycznego. Poza tym wiele z Gomułki, to też jakoś tam staram się argumentować w tej książce, u Rakowskiego po prostu znajduje. No przede wszystkim taką pewną, no nie wiem, taką rzetelność, takie jednak przekonanie do tego ustroju, o czym też profesor Władyka powiedział kilka chwil temu i to mi się wydaje bardzo ważne. I dosłownie jednym zdaniem komentarza odnośnie tych felietonowych, jak to pan profesor był łaska powiedzieć, zabiegów, to jeszcze do tego dołóżmy jedną rzecz, która może tu nie wybrzmiała, czy naturę Rakowskiego. Takim on był człowiekiem, takim człowiekiem, nie człowiekiem politykiem, tylko człowiekiem po prostu no, histerycznym, emocjonalnym i to, znaczy może histerycznym, zostawmy tego histerycznego, to swoją drogą też czasem, ale emocjonalnym szalenie i zapalczywym i takim, i to i w dobrym, i w niedobrym tego słowa znaczeniu. Więc jak już on tam wystartował w tej Stoczni Gdańskiej w 83 roku, jak sobie walnęli z Zapałowskim 50 dla kurażu, co miało miejsce, no to przecież on po prostu stracił nerwy tam. I tu, jak słusznie wskazuje profesor Władyka, no prawdziwy polityk, polityk dobry, nie może sobie na coś takiego pozwolić. A człowiek, no człowiek jest tylko człowiekiem. I tutaj no, z Rakowskiego wyszedł człowiek, no tylko że naprawdę w bardzo, bardzo słabym wydaniu. Dochodzimy do roku 88. Rakowski zostaje premierem. Czy uprawniona jest taka hipoteza, że on się zastanawiał nad tym, żeby wprowadzić wolny rynek, zachowując władzę partii, uwłaszczając tą partię? Czy można powiedzieć, że śnił mu się taki model obecny chiński, czy to jest nadużycie? No, najkrócej, jeżeli ja bym miał odpowiedź na to pytanie, to bym powiedział, że tak, taki model mu się marzył, chociaż ja od dawna
zżymam się na określenie model chiński i to powiem to jeszcze raz, że model chiński zakłada bezwzględną kontrolę przez partię, w tym wypadku partię chińską, nad aparatem przemocy, bezwzględną i możliwość w każdej chwili wprowadzenia przemocy na nieograniczoną skalę, tak jak to się stało na Tiananmen. Tego partia polska nie miała, tego nie miała nawet partia sowiecka, jak się wydaje, w końcówce lat 80., przynajmniej nie była gotowa wykorzystać tej siły. No i to jest brakujący element tego modelu sowieckiego, przepraszam, modelu chińskiego. Natomiast co do pozostałych spraw, zgoda. Tylko zróbmy też jedno zastrzeżenie. Ja jestem, bardzo mnie interesuje transformacja, tym się teraz zajmuję badawczo i to na różnych płaszczyznach. Po prostu zróbmy jedno bardzo ważne zastrzeżenie, że ja rozumiem, że z dzisiejszego punktu widzenia może się wydawać, że to, co nie wiem, Jadwiga Staniszki pisała o pokoleniu 84, że to byli ludzie, którzy się przygotowywali do przejęcia, do jakiegoś właśnie, nie wiem, czy Jerzy Targalski, świętej pamięci, też 5 tomów napisał na temat tego, jak to nie tylko polskie służby, ale przede wszystkim KGB przygotowywało w jakąś wielką maskirowkę. No nie. Po prostu nie. Generalnie nie mamy na to dowodów i jest to felietonowe i przypisywanie na przykład Rakowskiemu jakiejś takiej bardzo świadomej roli w tym, nie wiem, jakimś takim masterplanie, no to byłoby coś, z czym ja się absolutnie nie mogę zgodzić i mówię o tym nie dlatego, że pan to zasugerował, ale dlatego, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby tak Rakowskiego nie czytać. No i tyle. To jest w ogóle bardzo istotne w odnośnie całej transformacji, a w wypadku Rakowskiego może szczególnie. Ja się chciałem teraz wszystkich panów zapytać, czy on, przyjmując to premierostwo, nie miał świadomości, że dni PRL-u są policzone, że jego kariera polityczna też się kończy, a z kolei już po transformacji, czy on liczył, że PZPR przetrwa? Dlaczego on się w ogóle nie włączył w te partie lewicowe powstałe na gruzach PZPR? Czy jego może nie chciano? Jak to widzicie? Może autor zacznie. Jeszcze raz? No bo tak, jeżeli on został premierem 27 września 1988 roku, to 27 września 1988 roku ile osób by powiedziało, że PRL nie przetrwa roku? No tam, przepraszam, no, PRL formalnie przetrwała dłużej, tak? Bo do końca grudnia 89. No po prostu kiedy on zostawał tym premierem, to wcale... Nie było takie oczywiste. Nie było czegoś takiego. Nie, że nie było oczywiste. Po prostu dni PRL nie były jeszcze policzone. I wcale to nie jest powiedziane, że tak się musiało, że tak się musiało skończyć. Okej, skończyło się. Czy musiało? Nie wiem. Nie ma, i różne scenariusze jestem sobie w stanie wyobrazić. Natomiast co do tego, co do partii, czy on się nie chciał włączyć, myślę, że znowu chcieć to myślę, że on by bardzo chciał. Z moich rozmów z politykami lewicy, czy przy PZPR, czy już postkomunistycznej lewicy wynikało, że Rakowski niejednokrotnie sygnalizował, zwłaszcza w grudniu 89, w styczniu 90, kiedy to jeszcze było realnie na stole, że on bardzo chętnie by odegrał rolę. No tylko na pytania o to, jak widzą młodsi towarzysze, czy później koledzy z SDRP rolę Rakowskiego, no odpowiadała cisza, bo po prostu Rakowski był już obciążeniem. No i nie było dla niego miejsca. Profesor Władyka. Kwaśniewski gdzieś kiedyś mówił, że właśnie jak się wyłania ta nowa lewica i oni się tam próbują dogadać. Wiadomo, jest taki proces, prawda, gmatwaniny, aż wreszcie coś się z tego strukturalizuje. Że on wszedł gdzieś na rozbrat, do jakiegoś pokoju i tam siedział Werblan, Rakowski i ktoś trzeci, nie pamiętam, Jerzy Jotr Wiatr. I on popatrzył na tą trójkę i mówi, no tak, oni będą nam zakładać nową lewicę. I niestety Rakowski w tej perspektywie też był widziany przez to młodsze pokolenie. Miał może przewagę jakiejś takiej dziesięcioletniej czy 30-letniej świeżości politycznej nad tymi dwoma pozostałymi. Niemniej jego, ta historia obeszła się z nim w ostatnim roku jego funkcjonowania dość okrutnie i tak bezceremonialnie. No właśnie znalazł się, jak mówimy, na marginesie. Mimo że był premierem i pierwszym sekretarzem, to ten okrągły stół się przetoczył obok niego, prawda? Jego tam nie było.
on tego nie mógł nawet sygnować. On był paralelnie, że tak powiem, próbował być trochę konkurencyjny wobec tego rozwiązania. Szukał dla siebie jakiejś wyjścia, można powiedzieć trzeciej drogi, aczkolwiek Okrągły Stół po wahaniach poparł oczywiście jako pomysł polityczny. To chodzi o to plenum styczniowe 89 roku, gdzie sprawa stała dość dramatycznie na ostrzu noża. To on się opowiedział za tym bardzo wyraziście. Niemniej przetoczyło się to przez niego i on coraz bardziej rządził pustym sklepem. Prawda? Już nie miał żadnego znaczenia, a też właśnie nie umiał się obsadzić w takiej roli, gdyby on, to pan zdaje się gdzieś tam napisał, to mi się podobało, że on był raczej takim strażnikiem pamięci stanu wojennego. On cały czas występował w obronie tej polityki lat 80. i sensu wprowadzenia stanu. On się czuł, prawda, taki moralnie, że tak powiem, odpowiedzialny do mówienia. Akcentował sowieckie zagrożenie w przypadku i tak dalej, ale nie potrafił właśnie z kolei swojego socjaldemokratyzmu zaświadczonego przyjaźnią z Willy Brandtem, z dobrą znajomością z SDP, nie potrafił tego przetransportować jako wzorca, czy jako pomysłu na lewicę, bo mógłby być ewentualnie tutaj atrakcyjny, ale jednak jakoś mu te zapałki z rąk wypadły. A może był po prostu już zgraną kartą? Co pan sądzi, panie profesorze? Mnie się zdaje, że jednak w 88 roku to nie, ale w 89 zastanawiam się, po części już w kwietniu, kiedy Solidarność została ponownie zarejestrowana, kiedy już podpisano porozumienie przy Okrągłym Stole i zgodzono się na kontraktowe wybory. Od tego momentu najpóźniej jestem skłonny widzieć początek równi pochyły. Oczywiście ten początek jest wcześniej, ale tutaj ta równia pochyła okazuje się być, to nie z dzisiejszej perspektywy. Ja myślę, że byli ludzie przenikliwi, którzy to dostrzegali, niekoniecznie musieli to opisać, ale czuli to, czego nie czuł Rakowski. Rakowski ciągle myślał, tak mi się wydaje, że ma do odegrania ważną rolę polityczną, że z tymi młodymi kolegami z tej nowej lewicy będą w stanie zbudować coś między Edwardem Gierkiem a Willy Brandtem. No jeśli rzeczywiście moje rozumowanie jest trafne, to bardzo mądrzy nie byli. Ponieważ nastroje, słusznie lub nie, jakbyśmy na to dzisiaj nie patrzyli, były tak bardzo radykalne, tak bardzo prosolidarnościowe i to jeśli były problemy z pewnymi kandydatami na posłów i senatorów z ramienia Solidarności, to nie takie, że oni byli zbyt łagodni, tylko że byli zbyt radykalni. I ci, o których często mówimy, że odegrali główną rolę, potem podzielili się tymi owocami, to byli ci, którzy też się przestraszyli. Przestraszyli się, no jak na równi pochyłej, coraz prędzej się to coś kręci. Mnie zawsze śmieszy, jak koledzy bawią się w historię alternatywną. Ja też czasami lubię się bawić w historię alternatywną, ale pod jednym warunkiem. Badamy scenariusze lepsze i gorsze. W kółko słyszymy o jednym scenariuszu. Władza leżała na ulicy. Należało nie brać 2 lata, nie byłoby żadnego kontraktu, żadnego okrągłego stołu, a na drzewach zamiast liści, tylko że nie będą, wisieliby komuniści, jak w tej rymowance. Że po jakiego diabła to, tylko że tak, proszę bardzo, jedziemy dalej. Jest taki scenariusz, że PRL trwa do dzisiaj. Związek Radziecki jest dzisiaj, Układ Warszawski i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. I tam któryś 15 czy 16 zjazd partii z pierwszym sekretarzem KCPZPR Aleksandrem Kwaśniewskim. Możliwe? Mało możliwe. Wykluczone? Nie. Nie ma w polskich rozmowach, w ogóle nie ma,
scenariusza rumuńsko-jugosłowiańsko-radzieckiego, czyli strzelania na ulicach, także z czołgów i po prostu użycie siły. I znowu zapytam, wykluczone? No nie. Prawdopodobne? Bardzo mało prawdopodobne. Ale jeżeli chcemy się bawić w historię alternatywną, to wypisujmy sobie te wszystkie scenariusze, a nie tylko lepsze. Bo sobie można w ogóle bajkę wymarzyć, że przy okrągłym stole siedziało tam kilkuset aniołów i świętych, którzy to wszystko zrobili tak, poukładali, że śnieg padał tylko 24 grudnia. A proszę Państwa, ale o bajkach nie mówmy. Nawet jeżeli te najbardziej fantastyczne opowieści są podobne do bajek. Ja przyjmuję to, co powiedziałeś, jako najlepszą zachętę do tego, żeby się zajmować transformacją ustrojową. I 89 rokiem jedną rzecz jeszcze powiedział o Rakowskim na koniec i o tym, jak on odchodził w 90 roku ze swojego stanowiska. W gruncie rzeczy, potem pewnie tego żałował, wielokrotnie marudził na ten temat, w listach to mamy i tak dalej, ale w gruncie rzeczy sposób, w jaki on odszedł w styczniu 90 roku, bardzo pomógł SDRP i w sumie myślę, że całej ekipie, która potem w latach 90. tworzyła SLD i potem pisała historię już demokratycznej Polski, w krytycznym momencie zachował się tak, żeby, jakby to określić, zachować substancję polityczną, do której był bardzo przywiązany. I to jest też no coś, o czym warto pamiętać, bo można było sobie wyobrazić i tutaj właśnie, tak jak profesor Eichner mówił, inne scenariusze, na przykład, nie wiem, powstaje partia Kwaśniewskiego, partia Fischbacha i jeszcze partia Rakowskiego i to by pewnie lewicy postkomunistycznej nie wzmocniło. Czyli dał wyraz swojemu pragmatyzmowi, przenikliwości, wizjonerstwu? Myślę, że pragmatyzm i przenikliwość wystarczy. Może teraz byśmy oddali głos szanownej publiczności. Czy mają Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Halo, dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Leszek Zapałowski. Ja miałem przyjemność przez 4,5 roku być dyrektorem gabinetu wicepremiera Rakowskiego. Byłem z nim na wszystkich wyjazdach zagranicznych. Bywał u mnie w domu na wielu kolacjach, byliśmy na wielu lunchach, przyjaźniliśmy się do końca jego dni. Wspomnieli panowie, że on był osobną osobowością, ciekawą osobowością. Jak mówię, byłem przy rozmowach z politykami ważnymi tego świata i zacznę może od Willy Brandta, bo ciekawa historia. Jesteśmy w Nikaragui. W Nikaragui przybywa Willy Brandt jako przewodniczący międzynarodówki socjalistycznej na zaproszenie prezydenta Ortegi. Proszę ambasadora o załatwienie zaproszenia. Wchodzimy. Brandt, przybywający w otoczeniu świty Ortegi, zobaczył Rakowskiego i w towarzystwie swojego dyrektora gabinetu podszedł do Rakowskiego i do mnie. Ja poprosiłem o załatwienie salki i do końca przyjęcia Brandt rozmawiał z Rakowskim, zostawiając mało elegancko gospodarza prezydenta Ortegę. Druga sprawa, Castro. Oczywiście o Castro, Fidelu Castro można mówić różnie, jego polityce, o Kubie, ale Castro poświęcił Rakowskiemu całą noc na swoim jachcie. Do 4 rano rozmawialiśmy. Bo Rakowski był ciekawym rozmówcą. No Rakowski był też żeglarzem. Tak, pływał z Jackie Kennedy i ze słynną naszą poetką, prawda? I tamże Castro do 4 rano rozmawia z Rakowskim, bo ten mówi ciekawym językiem, normalnym językiem, nie bełkotem partyjnym. Poprzedniego dnia Raul Castro przyjmuje go, odprowadza go do garażu, do samochodu. Jakby pokazujesz, protokolarnie jest to kilka szczebli. Generalissimus, jak on, el maximo leader, prawda, jak mówiono o nim. Na Węgrzech spotyka się z swoim kolegą, wicepremierem, nagle wpada kadar. Znowu, można mówić różne rzeczy.
Kadar przyszedł, bo chciał z nim rozmawiać, bo był ciekawy tego, co ma do powiedzenia. Oczywiście przyjaźnił się chyba z Gorbaczowem, co też jest po drugiej linii, że udało się nawiązać ważny pewnie dla Polski jakiś kontakt. Teraz może stocznia. Premier był w stoczni z Urbanem, ze mną i z oficerem ochrony. Polecieliśmy w czwórkę. Przed spotkaniem w stoczni spotkaliśmy się w gabinecie dyrektora i był niepokój, przyjdzie Wałęsa na spotkanie, czy nie przyjdzie. Przyjdzie, czy nie przyjdzie. Jak powiedział pan doktor, zobaczyłem, że jest mój szef spięty, miałem jakąś tam piersiówkę, poprosiłem, że muszę z nim porozmawiać. Nagle przeszliśmy do innej sali i walnęliśmy po jednym, żeby dla kurażu. I teraz tak, oczywiście ja nie jestem taki emocjonalny, jak premier, mnie się to nie podobało, ale to był on. I generał Kuropieska po spotkaniu, a może inaczej, to było, proszę państwa, pierwsze spotkanie niezaaranżowane. To był pierwszy przypadek, że ktoś poszedł na żywioł. Można powiedzieć, że nie wiem, że Gierek w Szczecinie, prawda, ale że nie wiadomo było, czym to się może skończyć. Rakowski błysnął klasą, błysnął odwagą, bo on nie wiedział, czym to się skończy. Kuropieska napisał do niego list, generał Kuropieska, znany, prawda, człowiek, kiedy wyraził mu najwyższe uznanie, że czegoś takiego się podjął. O efekcie można mówić różnie. A teraz, jakie tak się pan profesor zadał pytanie, z kim chciałby spędzić czas, prawda, czy Gomułką, Kennedym, czy kimś jeszcze, Brandt, czy Gierkiem, Brandt. Czy Brandtem. Gdybym chciał być krotochwilny, to może to mógłbym zaryzykować z Hanną Banaszak. I tutaj opowiem coś, tak powiem, co wielu może zainteresuje. Naród w pewnym momencie jakby oszalał, że Rakowski ma romans z Banaszak. Pismo Warszawskie na pierwszej stronie publikuje artykuł, wywiad z Banaszek, że coś tam mam dziecko, ale nie ze znanym politykiem, prawda, tylko z moim mężem. I ten poważny generał, Wojciech Jaruzelski, pisze na tej pierwszej stronie, towarzysz Rakowski, taki znak zapytania nad tym artykułem. Rakowski mnie wzywa i mówi, wtedy byliśmy na pan, mówi, panie dyrektorze, niech pan coś zrobi, bo przecież tak powiem, tak dalej być nie może. Więc zadzwoniłem do dyrektora Pagartu i mówię, stary, daj mi jakiś numer do Hani Banaszak. On mi podał, była akurat w hotelu Polonia. Ja dałam, a sekretarce premiera połączyła. I potem mi mówi, zadzwonił, to myślałem, że ona połknie, tak powiem, telefon. Mówi, dzień dobry, mówię, Rakowski. I Banaszek mówi, no tak, ale pana to chronią, pana ochrona. A mnie to tylko mówią wszyscy, że ja przez łóżko, prawda, robię karierę i tak dalej, i tak dalej. Taka rozmowa miała miejsce, ale to był jedyny przypadek kontaktu między panią Banaszek a premierem Rakowskim. Teraz Falaci. Ten facet znowu, nikt nie chciał mieć z nią wywiadu. Jaruzelski się nastraszył, bo nie był przygotowany do czegoś takiego. Ja zajmowałem się Falaci od pierwszego, od lotniska do lotniska. Jeździłem do niej do hotelu i tak dalej. Ona go zmusiła do tego, żeby on mówił ten wywiad po angielsku. Trudny, na trudne tematy, bardzo trudne. Szło na żywo, ona powiedziała, nie będę nic skreślać. Premier mówił dobrze po angielsku. Ja słyszałem, ale tak powiem, to nie... Ale nie biegle, to nie był native, prawda, kiedy można wyrazić szczegóły. On się na to zgodził, poszedł. Więc mówi tak jak w stoczni, gdzie się, wydaje mi się, pokazał cojones, jak mówią inni. Tak tutaj też, tak powiem, ryzykowo, że ona go opisze i może różnie wypaść. Coś jeszcze może chciałbym... A, pan profesor Wodyka powiedział o tej, jak ktoś tak powiem, na czapce... Beret.
to, co powiem teraz, pokazuje, że się, jakoś szybko uczył. Jesteśmy w Urmie. Idziemy na spotkanie korytarzem Urmu. Premier patrzy się na mnie i mówi, aleś się pan od... Pomyślą, że, pan, że to pan jest wicepremier, a nie ja. Więc wtedy pomyślałem, o, jest niedobrze. Następnego dnia załatwiłem Krojczego z Krakowa, z firmy, jak to się on, nie Wistula? Może tak. Proszę? Z dobrej firmy przyjechał Krojczy z próbkami materiałów, do 5 garniturów. Pojechałem do Łodzi po 10 koszul niebieskich i białych. Zaprosiłem dyrektora juniora tego domu towarowego, przyniósł wieczorem parę jesionek. I pan premier, prawda, od tego czasu, tak powiem, już nie był dziennikarzem w stroju tak źle. Także mówię, można różnie na człowieka spojrzeć, nie wiem, czy ja mogę się wyrazić obiektywnie, ale ostatnie słowo. Czytałem artykuł w Wyborczej bodajże ostatnio, taki długi, bardzo krytyczny. O, Marek Bailey. Oczywiście w większości też się nie zgadzam, natomiast tam był wielokrotnie użyte słowo autokrata. Przez 5 lat, tak w stosunku do mnie, jak i do zespołu, nigdy nie okazał czegoś takiego, prawda, że był, nie wiem, kimś takim jak autokrata. On potrafił, jak poszedłem do niego, powiedział, panie premierze, zespół u mnie siedzi w gabinecie, mam jakąś butelkę whisky, ja byłem wcześniej w ONZ-cie, tam więc miałem pieniądze i tak. Mam butelkę whisky, jakby pan wpadł do mnie do gabinetu, to by pan sprawił przyjemność, czy ci ludzie chętnie posłuchają, co z tą Solidarnością, coś to w sensu. I w Urmie patrzyli jak na rarogów, ten premier idzie do dyrektora gabinetu i tam piją, nie powiem to. Także to był tego typu facet. I na koniec już Lewica. Ja się z nim spotykałem często, jak był redaktorem Dziś. Miał piekielnie krytyczne zdanie wobec Lewicy. Mówi, wiesz co, oni się nie, im się nie chce czytać, oni się nie uczą, oni się nie rozwijają, oni powinni mieć jakiś taki think tank, żeby coś podstawy pod tego, a to nic, tak powiem, nic tego nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie za garść wspomnień. Jeżeli mogę, to ja naprawdę bardzo, bardzo mi zależy, żeby jedną rzecz powiedzieć. Pan doktor Zapałowski, z którym miałem przyjemność rozmawiać, opowiedział mi tą historię o stoczni w 83 roku. I ja tylko się z jedną rzeczą fundamentalnie nie zgadzam. To nie jest tak, że Rakowski poszedł do sali BHP i to było nieustawione spotkanie z robotnikami. Połowa sali to byli esbecy i żołnierze. Jest to ewidentnie poświadczone. On może tego nie wiedział. Bardzo wątpię, że nie wiedział. Tutaj się tego nie mogę wiedzieć. Natomiast to nie było autentyczne spotkanie. Do końca. Bo druga połowa audytorium to fakt. To byli oczywiście robotnicy, stoczniowcy, był też Wałęsa. To jest moim zdaniem bardzo poważna różnica. W gabinecie dyrektora podchodzi do premiera jakiś człowiek i mówi, towarzyszu premierze, proszę się niepokoić, my tu mamy, ja cytuję, pluton osób, które zabezpiecza spotkanie, na sali jest, nie wiem, 2000, nie pamiętam, dużo. My tu mamy pluton żołnierzy, tak, nikt nie zabrał głosu, nikt z towarzyszy, z organizacji nie podniósł głosu, żeby jedno zdanie popierający tego. Wszyscy uszy po sobie postawili. No, a Rakowski oczywiście emocjonalnie pewnie przesadzał, ale był sobą. No, to znalazł się w sytuacji pewnie dla niego ekstremalnie trudnej. Czy jeszcze jakieś inne głosy z sali? Jakieś pytania, jakieś kwestie, tak? Nie, tam ktoś jeszcze. Nikt się nie zgłasza. A, jeszcze jedno, tak mi się wydawało właśnie. Chowanic Jarek. Chciałem zadać pytanie o kulisy wizyty tutaj pana Rakowskiego, spotkania z prezydentem Johnem Kennedy. Kto to spotkanie zaaranżował? No, ono doszło jakby kilka miesięcy później przed jednym z największych kryzysów, czyli
kryzysem karaibskim, tak? No dobrze, to krótko. Generalnie to jest szerzej opisane w książce. Do spotkania z Kennedym doszło tak naprawdę do końca nie wiemy dlaczego. Generalnie miał, bo tak, bo powiedzieliśmy o różnych rzeczach, które miał Rakowski. Rakowski miał jeszcze jedną rzecz. Miał szczęście. On po prostu miał szczęście. Jak ktoś ma szczęście, to nawet jak jest z partii komunistycznej, to i tak się spotka z Kennedym. On się spotkał z Kennedym w czasach, kiedy Gomułka nie miał szansu spotkać się z Kennedym. Więc no, to, że potem w latach 60. nie tylko koleżankom i kolegom w Warszawie, to na nich to robiło wrażenie, a że SB-cy jakieś takie kompletnie odlotowe pisali notatki na niego, o czym on tam nie rozmawiał w tym... No tak, ale generalnie tak, doszło do tego, no bo Rakowski pojechał tam oczywiście na zaproszenie Departamentu Stanu, żeby się zapoznać z, tak naprawdę z jakby soft power amerykańską. Akurat był, nie pamiętam dokładnie jakie to było miejsce, ale był tam Newport, dokładnie tak, był w Newport. I doszło do tego spotkania trochę przypadkowo, chociaż sądzę, że swoje znaczenie mogło mieć to, że on się z Tedem Kennedym bodajże spotkał w lutym 62 roku, jak brat JFK był, czy jakaś rodzina, już tego nie pamiętam w tym momencie dokładnie, był w Warszawie, więc był jakiś rodzaj kontaktu, nie wiem, mógł pójść jakiś telefon, możemy sobie to wyobrazić, znowu szczęście tak naprawdę. I jest jedna rzecz ciekawa, którą dzięki Krzysztofowi Persakowi, który mi udostępnił dokumenty ze swojej dawniejszej kwerendy w Stanach Zjednoczonych, znaczy jest spojrzenie służb amerykańskich na Rakowskiego, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych i wedle tego, co piszą Amerykanie w swoich dokumentach, rzeczywiście Rakowski sobie dosyć swobodnie formułował opinię na temat polityki polskiej. Znaczy, mówiąc krótko, gdyby Gomułka wiedział, co ten Rakowski powiedział JFK, znaczy to nie była jakaś, nie wiem, zdrada, to nie Targowica, bez przesad, ale no myślę, że by go tam zrugał tak, żeby Rakowski, no myślę, że mógłby polecieć ze swojego stanowiska. Co też pokazuje, no co to pokazuje? No też pewną umiejętność. No z JFK się nie rozmawia tak jak z Gomułką, prawda? Ja też do tego jedno zdanie. Mianowicie niedawno się kłóciłem o tę rozmowę z kimś i sprawdziłem sobie w dziennikach. Bo pan to opisał, ale w dziennikach jest olbrzymia relacja samego Rakowskiego. Mówi, relacjonuje, jak się rozmawiało, że był z początku spięty, potem coraz swobodniej, że ta rozmowa była i naturalna, i sympatyczna. I tam też są takie rozpostrzępione zdania, gdzie jakby do tego spotkania dochodzi też dzięki gospodarzom, o których on mieszka. Oni mają jakieś dojście tam do Białego Domu czy coś. Kennedy usłyszał, że to jest taka ciekawa postać, zgodził się na to łaskawie. Że to i szczęście, i jakieś okoliczności sprzyjające po prostu. I jest to opisane przez niego samego. Na 426 stronie. Pierwszego tomu. Tylko od razu dodajmy, że w dużej mierze jest to wyedytowane po latach i to jest w dużej mierze to, co napisał w latach 90. Ale to nie zmienia faktu, że to jest super interesująca relacja. I jedna rzecz, bo też dlatego, że a propos tego ad vocem, co powiedział doktor Zapałowski. Proszę Państwa, on może gdzieś w przelocie zobaczył Jacqueline Kennedy, ale z pewnością z nią nie rozmawiał, na pewno z nią nie pływał nigdzie po żadnym jeziorze, ani w Newport nie spędził weekendu, tylko rozmawiał z JFK przez mniej więcej godzinę. To i tak jest bardzo dużo, ale już nie wciskajmy mu po prostu takiej super legendy, bo to pewnie byłoby to fajne, pewnie byłoby to romantyczne, a Jerzy Urban w swoim stylu żartuje na ten temat na łamach swoich wspomnień, ale poza tym, że tam doszło do rozmowy z JFK, nie doszło do niczego więcej. Bardzo mi przykro. I tym amerykańskim akcentem kończymy spotkanie z panem doktorem Michałem Przeperskim, autorem książki Mieczysław Franciszek Rakowski, biografia polityczna, wydanej nakładem Instytutu Pamięci Narodowej, o której to książce miałem honor rozmawiać z profesorem Jerzym Eislerem. Dziękuję pięknie i z profesorem Wiesławem Władyką. Dziękujemy pięknie.